Patryk Duński przed ważną walką z Wojciechem Kawą na gali Fan 40. No i tak bym zapytał przewrotnie, nawiązując do nazwiska, co tam w państwie duńskim się dzieje? Na razie wszystko dobrze. Nie, wszystko dobrze. Przygotowania bardzo dobrze, mocne, długie. No już się nie mogę doczekać soboty. No właśnie, bo tak naprawdę to chyba teraz był najpełniejszy okres przygotowań, najdłuższy okres przygotowań. Ty byłeś takim, można powiedzieć, kaskaderem, który brał walki w ostatniej chwili i różnie to bywało. Wygrywałeś, przegrywałeś, ale teraz naprawdę jak się czujesz? No czuję się dobrze. Przede wszystkim mówię tutaj dzięki opiece fizjomaster z Iławy, bezkontuzyjnie, dzięki tutaj też opiece trenera personalnego ze Słupska, Łukasza Druża, też dietka i cała rozpiska i fizycznie czuję się mocno. No... To były bardzo długie przygotowania faktycznie i czuję, że to już jest po prostu ten moment kulminacyjny, że już chcę wejść, chcę pokazać to, co najlepsze i cieszę się, że gala nie jest za 2 tygodnie, tylko jest teraz. Wojtek Kawa to jest duże wyzwanie w twojej karierze, bo trzeba przyznać, że zawodnik, na którego też organizacja gdzieś tutaj na początku bardzo, bardzo liczyła. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale myślę, że na ciebie też chyba w tej chwili zaczęła to dość mocno liczyć. No, Wojtek to bardzo duże, że tak powiem, to będzie duży skalp, jeżeli go pokonam. Cieszę się, że biję się z takim zawodnikiem. To jest bardzo dobry zawodnik, mega mocny. No ale mówię, no już jesteśmy w takiej organizacji, że już tu nie będzie łatwych pojedynków, nie? I nie ma sensu tutaj ani tam przebierać za bardzo, ani tam szukać jakichś tam łatwiejszych pojedynków, bo ich nie będzie. Cieszę się, bo to też pokaże mi, w którym miejscu jestem, nie? Pokaże mi po prostu, czy to jest ten poziom, który jeszcze mogę przeskoczyć, czy to jest raczej jakby ten pułap już nie do osiągnięcia. No a stylistycznie myślę, że to ludziom może się też podobać, nie? Ten pojedynek. Poprzednim razem w Ostródzie zaskakiwałeś i tak było, nie było w ogóle widać tej presji, powiedzmy, zawodnika, który pochodzi z tego regionu, z miejscowości gdzieś tam niedaleko. Czy teraz już jak miałeś pełny okres przygotowania, człowiek tyle czasu o tym myśli, to nie będzie stwarzał jakiejś presji? Nie, myślę, że już się tego pozbyłem, tej presji. Właśnie teraz cieszę się, że od dłuższego czasu też tutaj dzięki współpracy z JMC, z Kubą Hejną współpracujemy nad moją głową i zdjąłem sobie ten ciężar. Ja po prostu wychodzę cieszyć się każdą naprawdę minutą autentycznie. Już nie ma tej presji, bo wychodzę, naprawdę cieszę się, że jestem tam i mogę pokazywać to MMA, które trenuję na co dzień. Także właśnie to mnie cieszy, że już teraz kiedyś już się stresowałem, już dla mnie to po prostu cała ta otoczka była dla mnie po prostu masakryczna, a teraz już się po prostu bardzo cieszę, że to już jest ten media week i że już jesteśmy tutaj na ostatniej prostej i za chwilę zrobienie wagi, za chwilę walka, no, cieszę się po prostu, naprawdę bardzo się cieszę. Wydawałoby się, że to tak głowy mocno nie obciąża, bo człowiek jedzie na ryby, nad jeziora, ty jesteś rybakiem, tak, o ile dobrze pamiętam, to daje odpoczynek, w ogóle jakiś dystans to, że zajmujesz się taką profesją, którą pewnie wielu mieszczuchów marzy, żeby się zajmować. Znaczy tak, żeby sprecyzować, jestem rybakiem stawowym, ja pracuję na stawach hodowlanych. Jest to kontakt z przyrodą. Oczywiście, no przede wszystkim to nie jest taka praca, że tak powiem, gdzieś tam na akord zmianowa, że tam kurczę, musi być wyrobione. Nie, tam mam o tyle fajne, jest to ciężka fizyczna praca, ale jest o tyle komfortowa, że ja po prostu, nikt mnie tam nie goni, nikt mi tam nie stoi, nie mówi mi, co ja mam robić. Aby ryby były nakarmione. Oczywiście, najważniejsze, żeby ryby były zdrowe, żeby rosły duże i mówię, no jest o tyle fajnie, że nie jestem gdzieś tam w fabryce, nie czekam, nie odliczam tych godzin do końca roboty, tylko mówię, no jest o tyle, jest na świeżym powietrzu. W zimie jest trochę gorzej z tym, ale tutaj przynajmniej, mówię, jest teraz ciepło. Także warunki mam całkiem dobre. No tak z ciekawości zapytam, jaką rybę tam serwujecie? Co w ogóle w stawach w tej chwili na tapecie jest? No ja polecam oczywiście naszego karpia hodowlanego, oczywiście tutaj jakby naszą perełką jest właśnie karp, no ale mamy też i emury, i tubygi, i liny, praktycznie wszystko co jest dostępne i w jeziorach. Mamy też i szczupaki, no także zapraszam do Iławy, do gospodarstwa rybackiego, można kupić świeżą rybkę również z jezior, także zapraszam. Po takim zaproszeniu nie pozostaje mi nic innego jak skorzystać. Cieszę się, że będę w Ostródzie, że będę oglądał twoją walkę. Życzę powodzenia, daj się dobrą walkę z Wojtkiem Kawą. No i co? Widzimy się w sobotę już na samej gali. Super, bardzo dziękuję i mogę zapewnić, że damy naprawdę mocną walkę. Patryk Duński, dziękuję bardzo.